IWN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem starszy brygadier Paweł Motyka, zastępca komendanta PSP w Nowym Sączu. Dzień dobry, witam. Która pora roku jest najtrudniejsza dla strażaków? Kiedy macie najwięcej pracy? Oj, powiem szczerze, kilka takich pór w ciągu roku jest i to niekoniecznie jest akurat ta pora zimowa, jeżeli chodzi o nas. Natomiast no, przez cały rok trzeba uważać. Myślę, że najbardziej denerwująca może być wiosna, wtedy wypalanie traw. Mówię denerwująca, bo apele nie bardzo przynoszą rezultaty i wtedy macie tej pracy sporo. Tak, oczywiście, ale to są jak gdyby jeden rodzaj zagrożeń. Natomiast teraz w sezonie grzewczym okres taki jesienno-zimowy, no też jest dla nas trudnym okresem i ma swoją specyfikę. Także każda pora roku ma swoją specyfikę i przez cały rok trzeba być czujnym i zmobilizowanym i gotowym do działań. A jaką specyfikę ma jesień? No jesień ma tą specyfikę przede wszystkim, pewnie prywatnie to każdy z nas łapie pierwsze przeziębienia i musi się leczyć, natomiast jeżeli więc mogą być ubytki kadrowe. No mogą, natomiast no, my zapewniamy cały czas tą właściwą gotowość bojową. Natomiast jesień i zima to przede wszystkim sezon grzewczy i tutaj te zagrożenia są dla nas dosyć dużym problemem i dużo mamy tutaj działań właśnie z tym sezonem związanych. Ale chodzi bardziej o zapalenie sadzy w kominie, czy bardziej o działania związane z niebezpiecznym gazem, którym jest czad? Jedno i drugie, trzeba powiedzieć. Właśnie przed chwileczką poznanej służby, służba drużyna zrelacjonowała mi, co się działo. Dwa pożary sadzy na Sądeczyźnie, Rdziostów chyba dziś rano, a wczoraj, już nie pamiętam jaka miejscowość, na pewno był drugi pożar sadzy w kominie i tak analizujemy. Wspomniała Pani trawy, to największym problemem oczywiście, jeżeli chodzi o pożary, są trawy. Natomiast na drugie miejsce wysuwają się pożary sadzy w kominie. No, kilkanaście procent całej ilości naszych wszystkich pożarów. W tym roku już ponad 1000 pożarów na Sądeczyźnie. Kilkanaście procent, czyli ponad setka pożarów sadzy w kominie, no to dosyć dużo i to jest no, problem, z którym 10-15 lat temu nie spotykaliśmy się na taką skalę. To z czego to się mogło wziąć? Przecież wszyscy na pewno chcą dbać o swoje bezpieczeństwo. Bagatelizują. Komin? Ja powiem szczerze, kominiarzy? Myślę, że to nie jest właśnie ten problem. Życie idzie do przodu. Pojawiają się nowe technologie, nowe piece, bardziej bezobsługowe, czyli raz na tydzień można je załadować i się tam pali. Urządzenia sobie regulują ten proces palenia. Być może tutaj jest to, ja nie mówię, że te piece są złe, tylko że mamy jak gdyby mniejszy kontakt z tą kotłownią i patrzymy, co się tam dzieje, żeby porę zareagować. A może idąc za ciosem, wydaje nam się, że komin jest tak samo bezobsługowy? No niestety komin nie jest bezobsługowy i trzeba go regularnie sprawdzać i usuwać nieczystości, a nawet jeżeli korzystamy z takich zautomatyzowanych technologii piecy z podajnikami, to powinno się to robić częściej, gdyż no, od wielu lat jest spalanie przy niskich temperaturach, czyli te kaloryfery są, że tak powiem, letnie, nie gorące i spalanie przy niższych temperaturach no, ma tendencję do, tak mi się wydaje, to co analizowaliśmy z kominiarzami, do zwiększonego osadzania się tych wszystkich produktów spalania, więc no, dlatego tutaj mówię, że przepisy określają, co ile powinniśmy czyścić przewody dymowe, natomiast zalecamy, żeby to częściej. Ale przynajmniej raz w roku? No częściej, znaczy tak, raz w roku to należy przeglądać przewody wentylacyjne i w ogóle sprawdzić przewody kominowe, natomiast zanieczyszczenia trzeba usuwać w zależności od tego, jakiego rodzaju paliwa używamy. Jeżeli to jest paliwo stałe, węgiel, drewno, a patrząc po alertach smogowych, to pewnie dużo węgla mimo wszystko. Na Sądeczyźnie, no to powinno się to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, czyli 4 razy w roku, a my zachęcamy, żeby to robić częściej. Jeżeli to jest paliwo ciekłe lub gazowe, to nie rzadziej niż raz na pół roku, czyli no nie wystarczy raz na rok, czy raz na kilka lat, bo no tutaj może dojść do pożaru, a no dramaty rozgrywają się przy pożarach sadzy naprawdę bardzo duże, bo pękają kominy, pożar czasami rozprzestrzenia się na konstrukcję budynku i czasami to jest taka walka w poszukiwaniu ognia, który gdzieś sobie penetruje w konstrukcji budynku. No według naszego wyobrażenia walka z ogniem strażaków wygląda w taki sposób, że gdzieś się pali, oni przyjeżdżają, gaszą. No i właściwie tyle. Jeśli komin, to wydaje się to w miarę bezpieczne, bo ten ogień jest tam, gdzie tak naprawdę może być, czyli w kominie. Ale tu Pan mówi, że są takie akcje, jak na przykład pęknięcie tych kominów, czy właśnie schowany, zduszony żar, który może znów wybuchnąć, to o to idzie? No czasami pożar sadzy w kominie zauważany jest zbyt późno, a komin to nie jest miejsce, gdzie powinien się odbyć. Tam jest dym. Tak jest, proces spalania. No, przy spalaniu są temperatury naprawdę bardzo wysokie.
które powodują, że no, komin może po prostu pęknąć, a pęknięcie komina to po pierwsze pożar może się rozprzestrzenić poprzez to pęknięcie, a po drugie, i tutaj już możemy przejść do zagrożenia związanego z tlenkiem węgla, jeżeli nie zapali się konstrukcja budynku, to rozprzestrzenia się produkty spalania, którym jest tlenek węgla. Ja na chwileczkę jeszcze wrócę do samego komina. Dopytuję, dlatego że znam takich, którzy kominiarzy oglądają raz w roku i to pod warunkiem, że ci przyjdą zostawić kalendarz. Te przeglądy, pan mówi, przynajmniej raz na kwartał, oby raz do roku się odbywały, ale rzeczywiście, drodzy państwo, dbamy o swoje własne bezpieczeństwo, to nie jest aż tak kosztowne, żeby po to nie sięgnąć. No i być może dmuchając na zimne, dbajmy o to, żeby te przewody kominowe także były czyszczone na bieżąco. I potem pan wspomina o tym, że tlenek węgla, on tak naprawdę pojawia się kiedy i gdzie? Kiedy można się go bać? Znaczy, po pierwsze on się pojawia, gdy proces spalania jest niepełny, czyli z małą ilością tlenu. To, żeby proces spalania, czyli palenie zachodziło, to są potrzebne trzy warunki konieczne i niezbędne i to w odpowiednich proporcjach. Zaczyna się trudność. No właśnie, gdy spalanie odbywa się przy niepełnym dopływie tlenu, no wtedy się wydziela tlenek węgla. A tlenek węgla, no o tyle jest tutaj dosyć duży problem, że jest bezwonny, bezbarwny, czyli nie zobaczymy, nie poczujemy, nawet nie posmakujemy, gdyby ktoś chciał organoleptycznie tak sprawdzać. Smog czuć, wiemy, że coś jest w powietrzu. Tak, natomiast tutaj tlenku węgla nie czuć, dopiero po objawach można poznać, że coś jest niedobrego, a pierwsze objawy to są bóle głowy, jakieś takie nudności, zmęczenia, przesilenia. Czyli wcale nie musimy tego powiązać z tym, że jest tlenek, prawda? No nie musimy, natomiast no, tutaj jest antidotum na to wszystko i od paru lat, już kilka dni temu ruszyła kampania Czad i ogień, obudź czujność, taka realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, która ma na celu właśnie uświadamiać zagrożenia związane z sezonem grzewczym, a to nie tylko sadza w kominie, ale i kotłownie, zbyt blisko przechowywane materiały palne też takie gasimy, no i uświadamiać, co to jest tlenek węgla i żeby zaopatrywać się w czujniki tlenku węgla, które no... Nie są drogie, a pozwolą wykryć, że ten niebezpieczny gaz nie po objawach, że nas głowa boli, jesteśmy przemęczeni, tylko zasygnalizują głośnym pikaniem, że coś jest nie tak i wtedy to zmusi nas do sprawdzenia i powiem więcej, nie znam przypadku tam, gdzie był taki czujnik, zadziałał, jechaliśmy, sprawdzaliśmy, żeby były stężenia tlenku węgla bardzo duże i nie znam przypadku, żeby ktoś potrzebował pomocy medycznej, czyli jechał do szpitala. Czyli i tak ten dalej. Czujnik działa bardzo szybko na wczesnym etapie. On jest tak skalibrowany, że wykrywa niewielkie stężenia, takie, które nie są szkodliwe dla zdrowia i życia i dlatego warto zaopatrzyć się i powiem więcej, że tych czujników jest naprawdę dosyć dużo na Sądecczyźnie, bo mamy takie zgłoszenia, że odezwał się czujnik tlenku węgla. Najczęściej odzywa się sygnalizując, że trzeba baterię wymienić, a nie, że wykrywa tlenek węgla, ale takie sytuacje też mamy zgłaszane, jedziemy, sprawdzamy i z reguły to się tak kończy, że albo uległ uszkodzeniu, albo baterię trzeba wymienić. Właśnie o to chciałam zapytać, czy bywacie wzywani do czujnika, który daje znać, że coś jest nie tak, tak w momencie, oczywiście. Kiedy wszystko jest dobrze? Tak, oczywiście i to najczęściej, tak powiedziałem, to jest bateria, którą trzeba wymienić, albo no, czujnik no, to jest urządzenie, więc może się zepsuć. One też, jak przeczytamy instrukcje, są kalibrowane na pewien okres czasu, po 5-7 latach, w zależności jak tam producent podaje, taki czujnik trzeba wymienić, bo wiadomo, to są sensory, no, które się zużywają i nie opłaca się kalibrować, wymieniać się takie urządzenie po paru latach, natomiast no, jesteśmy też wzywani tam, gdzie nie ma czujniku tlenku węgla, wprawdzie wypadku śmiertelnego na Sądecczyźnie w tym sezonie grzewczym jeszcze nie było i oby tak nie było, chociaż w tamtym roku, jak czytałem, ponad 60 w całej Polsce ofiar śmiertelnych w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. W tym roku już 12. Na Sądecczyźnie nie było żadnej, ale było zdarzenie chociażby chyba z tydzień temu w Krynicy, gdzie podczas kąpieli młody mężczyzna, 20-kilkuletni, zasłabł. Byliśmy tam wezwani. No i nie było czujnika tlenku węgla. Pomierzyliśmy stężenie i to stężenie było 5- albo 6-krotnie przekraczało dopuszczalne normy, bo chwilowo może tlenek węgla wszędzie się pojawić, chwilowe stężenia są tutaj określone, tam 5 albo 6 razy były przekroczone te stężenia tlenku węgla, no i zarówno ten mężczyzna, jak i kobieta, która była w tym mieszkaniu, no, skończyli w szpitalu i na badaniach. Jak później, Bogu dzięki, że tylko tak. Tylko tak, że przeżyli, natomiast no, to pokazuje, jak to jest niebezpieczne, że nie mamy czujnika tlenku węgla. Czyli wystarczy ten czujnik.